ulica Ogory numer 9. Tutaj mieścił się kiedyś komisariat Stogi, na dzielnicy Stogi. W tej chwili komisariatu nie ma na dzielnicy Stogi. Za to tutaj w tym obiekcie hospicjum sobie wynajęło ten lokal i będzie tutaj, będą specjalne tam do pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych porady. Z tego co wiem, tutaj proszę Państwa chciałem powiedzieć, no jesteśmy na przystanku ulica Lescowa. Do niedawna tutaj no porzucone były prace, bo nie dokończyli tych przystanków, bo nie było płytek. No teraz widać, że płytki już są. O, firma Kat pojechał tutaj. No właśnie kończą dzisiaj robotę, bo to już jest 16. I tutaj przystanek jest zrobiony, jak widać. Już płytki położono, proszę bardzo, płytki są, chodnik już jest zrobiony, znaczy przystanek nabojowy, ulica Lesowa jest zrobiony z tej strony i z tamtej też, czyli niebawem będą się już pewnie tramwaje tu mogły zatrzymywać. No, do końca maja został termin zakończenia tej inwestycji, także może się wyrobią i będzie inwestycja zakończona do końca maja. Jak widać, tutaj wychodzą takie jeszcze specjalne rury. No, wiatę postawią jeszcze. Tu jest przygotowane do przykręcenia. Śruby są do tych wszystkich płotków. Tak to wygląda. No, widać, że no, dokończyli ten przystanek i można powiedzieć, już z dwóch stron są płytki ułożone, czyli dowieźli płytki, bo ostatnio twierdzili, że nie mogą dokończyć, bo nie było płytek. Płytki są, położone są. Jak jest materiał, to i robota szybko idzie. Się pali w rękach, nie? Także to tak wygląda odnośnie. To tutaj dzisiaj chciałem powiedzieć, że jest na moim kanale film pod tytułem Śmiertelny wypadek na Stogach przy ulicy Tamki. Dzisiaj się zdarzył. Kierowca 82-letni, jak mnie poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji, no przywalił w drzewo po drugiej stronie. Nic nie wiadomo, co się stało. Jeszcze nie wiedzą, no ale 82 lata jeżdżąc, no można się spodziewać różnych przypadków, bo to nie jest łatwo w tym wieku jeździć samochodem, kiedy się ma jakieś choroby, wszystko się może zdarzyć. Mógł być zawał, a mogło być tak, że poduszka powietrza się otworzyła i człowiek nawet mógł się udusić w takim wieku. Różne są przypadki, no jest to niebezpieczna sprawa prowadzić samochód po wieku 82 lat. Ale uważajcie wszyscy kierowcy i jak prowadzicie ten samochód, to starajcie się go tak prowadzić, żeby było to bezpieczne. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński, z Gdańska, dzielnica Stogi.